Także tutaj, proszę Państwa, no, w Radiu Tok FM Ekstra dzisiaj 27 kwietnia 2014 poruszamy, że Karysia mówiła, że przecież ten Breżniew śmierdzi, przecież, no. No dzisiaj w tym festiwalu, nie dość, że ten Ireczek śmierdzi, to jeszcze i ten Breżniew śmierdzi. A to głupie to wszystko, że to szok. No. I to śmierdzi, i to śmierdzi, i to ty na to. I to śmierdzi, i to śmierdzi, i to ty na to. Było i czy wystarczy rzeczywiście otworzyć wyłącznie te kulturowe, czyli ograniczyć te kulturowe przeszkody i stworzyć dobry społeczny klimat. Najpierw pytanie do doktora Pawła Gruszewskiego o społeczny klimat wobec badania płci mózgu w ogóle. O tym się bardzo dużo mówi. Wydaje się, że to jest taki medialny temat, który zawsze budzi jakieś rozjątrzenie w środowisku. A jednak jest też tak, że mam wrażenie, no po prostu się boję tylko z tego tematu. Powiedzieć głośno, co to myślą o różnicach w budowie mózgu. Chyba, że jestem pewna, że aktualnie poprawną politycznie zresztą, to są różne, zmieniają się. To jest problem, kiedy ideologia i polityka wkracza do nauki. Nauka, celem prawdziwej nauki jest poznanie prawdy. Znaczy stanu taki, jaki jest. Bez założeń wstępnych, no że są założenia wstępne w postaci hipotez, które później się testuje, natomiast nie znam żadnego naukowca, były przypadki oczywiście w historii, gdzie pewne tezy chciano uzasadnić, typu na przykład mniejszą inteligencję pewnych grup etnicznych i de facto pewne wspaniałe narzędzia statystyczne powstały zupełnie przy okazji tego typu badań, natomiast obecnie raczej nie sądzę, żeby jakikolwiek naukowiec prowadził badania, żeby pokazać, że jakaś grupa jest gorsza, bądź ktoś z płci jest gorszy. Nie sądzę, że ja Cię nawet przyprzymał, ale mogę powiedzieć, że on chce pokazać, że te grupy są inne. Czy inne znaczy, że jedna jest gorsza, bądź lepsza? Nie, właśnie nie. Jakbyśmy byli wszyscy jednakowi, to byśmy umarli z głodu. No, ludzie są bardzo różni i tak naprawdę różnice pomiędzy płciami, one... no to są takie dwie krzywe rozkładu normalnego, które bardzo silnie się zagłębiają. To znaczy, jeżeli byśmy wzięli mózg od jakiejś osoby średniej, to ja nie potrafię rozpoznać płci tego mózgu. Nie wiem, czy specjaliści by potrafili rozpoznać pojedynczej osoby. Jeżeli już weźmiemy statystycznie bardzo dużą ilość mózgów, to możemy wyłapać pewne charakterystyczne cechy. Ale to jest tak samo jak... Przecież badania dowodzą na tą rzecz. Kobiecy mózg jest mniejszy. Że kora prawej półkuli jest grubsza u mężczyzn, a lewej półkuli u kobiet. Że mózg męski jest bardziej wyspecjalizowany w pewnych sferach, a kobiecy w innych. Że ciało modelowa jest większe grupy u kobiet, a inne części mózgu u mężczyzn. No wydaje się, że to są tak. No tak, ale to są takie mówię, to są badania, które pokazują nam pewną statystykę dużej grupy. No bo jeżeli na przykład powiem osoba 1,75 m wzrostu, to wiemy jaka to jest płeć? Ja na przykład. No, mam dokładnie. Ale ja mam wiele znajomych koleżanek, które są wyższe niż ja i 1,80 m i wielu kolegów, którzy są dużo niżsi. Czyli ten parametr wzrostu nie powinien nic na temat płci. Czy przez to możemy rozumieć, że wielkość mózgu jest po prostu proporcjonalna do wielkości ciała i to tyle, jeśli chodzi o różnice? I te różnice są bardziej osobnicze, a nie płciowe? Statystycznie mózg kobiety jest nieco mniejszy, natomiast można powiedzieć, że jest bardziej zaawansowany technologicznie. Ponieważ zawiera tyle samo komórek. Czyli jest lepiej upakowany. Nasze telefony, pomijając aspekt ekranu, są jednak zawsze transportowe, są mocno upakowane. Poza tym to jest tak plastyczny narząd, że naprawdę możemy skracić jego połowę w dzieciństwie. Jest taka bardzo drastyczna operacja na bardzo ciężkie przypadki zapalenia całej półkuli, gdzie usuwa się dziecku do wieku lat 8, można usunąć całą jedną półkulę i to dziecko się rozwija normalnie. Czyli tak naprawdę ta plastyczność naszego układu nerwowego jest gigantyczna. Oczywiście to nie mówi, że nie mamy różnic pomiędzy płciami. Jeżeli rzeczywiście zrobimy badania na odpowiednio dużych grupach, to wychodzą pewne różnice, właśnie chociażby w istocie białej. I to są zupełnie nowe badania, dlatego trzeba się nad nimi dosyć pochylić bez jakichś uprzedzeń. To są badania oparte o tak zwany tensor dyfuzji wody, gdzie my możemy zwizualizować w żyjącym mózgu, nie wyciągając go z osobnika, jakie ma szlaki w obrębie swojego mózgu, tak zwaną istotę białą, w którym kierunku ona idzie, jak grube są te wszystkie pęczki włókien.
I rzeczywiście badania pokazują, przynajmniej niektóre, że są pewne różnice, że mężczyźni są lepiej pokablowani wewnątrz swoich półkul, natomiast kobiety między półkule. Jak zawsze w nauce, tego typu rzeczy trzeba zweryfikować, trzeba zbadać jeszcze raz i zobaczyć, czy rzeczywiście to jest replikowalne, czy to jest replikowane na wszystkich grupach społecznych, dołożyć pewnego rodzaju czynniki, bo oczywiście okablowanie mózgu też może wynikać z naszego doświadczenia, także no bo jeżeli teraz powiemy w towarzystwie, można powiedzieć, takim hardcore feministycznym, że rzeczywiście są jakieś prace, które pokazują różnice w budowie mózgu, no to już jest, prawda, ugotowanym, martwym, bo tam ideologia nie pozwala na to. Ale mam jedną feministkę, która chce się osamotniona, chce się oglądać i próbuje się przebić właśnie, to jest feministyczne. Tak? Znaczy, ja uważam tak, nauka powinna iść przed ideologią. To znaczy, nauka nie zostanie, które posiada pewne narzędzia konkretne, technologiczne do ustalania pewnych zjawisk, no jednak wydaje mi się, jest bliżej prawdy niż, można powiedzieć, ogólne gdybanie. Bądź nawet badania socjologiczne, które też są często obarczone pewnymi błędami. I jedne i drugie trzeba brać pod uwagę, ale no, najważniejsze jest to, żeby właśnie nie wpadać w to, że wychodzimy z jednego z dwóch obozów, tak? Taki można powiedzieć obóz, wszystko jest równe, drugi obóz absolutnie nie jest równy i z tego wynikają różnice później kulturowe i prawda, wy kobiety macie siedzieć tu, wy faceci macie siedzieć tu. Do wyników badań trzeba podejść po prostu całkowicie obiektywnie i przyjrzeć się tak, jak jest. To w takim razie możemy powiedzieć o kwestii zmienności i stałość tych różnic w funkcjonowaniu mózgu, bo zgadzamy się co do tego, że one są, mogą na przykład wynikać z różnic w wychowaniu, tak od wczesnego etapu dzieciństwa, może nawet od niemowlęctwa, na inne boczki wystawione są dzieci danej płci, inaczej są symulowane. Na ile takie inicjatywy, jak inicjatywy karotek, mogą wpłynąć na funkcjonowanie mózgu? Krótko mówiąc, tutaj jest tak, że kobieta, która w życiu nie pomyślała o sobie jako potencjalnej informatyczce, czy chociaż sobie, która jako tako będzie programowała, czy ona wpłynie na funkcjonowanie swojego mózgu przy wystawieniu się na takie doświadczenia, jak udział w warsztatach? Jak najbardziej. Każde doświadczenie zmienia nasz mózg. Nasz mózg jest plastyczny przez cały okres naszego życia i każdą wieku może się nauczyć programować. Ja uważam, że ja tak uważam, ale to powiedziało bardzo wielu bardzo mądrych informatyków, na tym to nie był Bill Gates, że programowanie jest jedną z najważniejszych zdolności, że tak naprawdę ono jest dużo ważniejsze od podstawowej matematyki, ponieważ programowanie pozwala podejść do różnego rodzaju problemów, potrafić je rozłożyć na proste algorytmy i zmusić głupi komputer, to jest głupi, ale szybki, do wykonania pewnych zadań. Ja osobiście uważam, że to jest no, fantastyczne zdolność. Tak, programuję. Pani Mario, do tego pewnie się zgadzam i chciałam właśnie powiedzieć, że jest bardzo dużo narzędzi, które pozwalają oswajać już dzieci z programowania. Oto miały zapytać, karotki będą miały warsztaty dla małych dziewczynek. Powiem tak, na ostatnich Django Karot najmłodsza uczestniczka miała 12 lat, także nie zamykamy się. Owszem, jakby nie planujemy warsztatów stricte dla dzieci, natomiast jak najbardziej są już dziewczynki źle widziane u nas. Bo to, na co my dzisiaj polujemy, ja na to poluję, to tak naprawdę jak tutaj wpłynąć, zniwelować te różnice w funkcjonowaniu mówi kobiet i mężczyzn, które wynikają wyłącznie z kultury. Spokojnie, swobodnie chodzą, nie potrzebują ochrony. Uczy pewnego nie ma żadnej ochrony. Sposobu myślenia. No. Właśnie nastawienia na rozwiązanie problemu. Także widzicie Państwo. To jest bardzo fajne. Tylko te dziady katolickie może tutaj z tej stacji też potrzebują ochrony. A tak. Właśnie proste narzędzia, które wprowadzają. To Żydzi, jak teraz był festiwal filmów niezależnych w Muranowie, na Muranowie, także proszę Państwa, nie potrzebują żadnej ochrony nasi Żydzi. Istnieje kobieca prawa. Istnieje kobieca kino. Istnieje kobieca programowanie.
Powiem tak. Nie potrzebują żadnej ochrony. Nie wydaje mi się. Nie ma żadnej ochrony, proszę Państwa. Żyć. To kobiety wnoszą do zespołu. To kobiety wnoszą. Bo rzeczywiście badania wskazują na to, że im większa różnorodność w zespołach, tym lepiej dla zespołu, są bardziej efektywne. Więc chociażby z tego względu warto... Nic nie ma żadnej ochrony, Żydzi czują się bezpiecznie, jest pełno kamer, wszystko jest ryzyk fizyk, wiadomo, że cygano-żydo-dziarogady, katolickie jest mieszanka i po prostu w tych żebracznicach, no nie jest bezpiecznie, ale co zrobić? Nigdy nie było bezpiecznie i zawsze były wojny i co zrobić? I nic nie zrobić. Także proszę Państwa... U cygano, żydo-dziadogadów katolickich na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, gdzie nie ma przecież prawosławnych, ani nie ma Białystok Ameryka, ani nie ma biskupa Jakuba, ani nie ma Baciuszek. No nie ma tych prawosławia ludzi, prawych ludzi z prawosławia, z Podlasia. No to więc cygano, żydo-dziadogady katolickie no, dokuczają sobie i dlatego też i pod Rotundą tam się powybijały ci żebracy w ogólnej tej wielkiej konkurencji tutaj nad Wisłą na Mazowszu. Dzisiaj właśnie w Muranowie dobiegł końca Żydowski Festiwal Filmów Niezależnych i nagrody były i pełno było wina. Oczywiście, że Żydzi tam jedzenia nie postawią, bo oni skąpią pieniędzy, ale jakiś tam 1000 mogłyby na szaszłyki przeznaczyć. To skąd? No więc ten Ireczek, ta Rumunka wściekła, żeby Rumunka wypijała tyle tego wina. Całe morze wody z Wisły, to niemożliwe. Breżniew bezdomny, proszę Państwa, też wściekły, że się nie może nasycić, pomimo że u tej katolickiej zakonnicy swej i tej Matki Boskiej Ostrobramskiej swej na Kawęczyńskiej 4 nażera się najadać. Nie mają. Także proszę tego, na nasze słowa. Więc można też myśleć, że być może też Anna Kanady rzeczywiście podłoże sobie te różnice. To nasze różnice na pewno wynikają właśnie z ewolucji, ponieważ natura jest... Właśnie, powiemy Państwu, ciekawego, proszę czekać na nasze te różne zapowiedzi. Słynne badania od czasu do czasu Państwu, co się powiedzi ciekawego, co się powiedzi ciekawego, że pozdrawiamy serdecznie buziaczki, które przysyłamy. Nie możemy powiedzieć o kulturze. Tak, proszę Państwa, kultury tu w Warszawie nie ma, to my możemy powiedzieć o kulturze, tu jest hamstwo, tu na razie jest głód, na pograniczu przeżycia, przetrwania, tylko gdzieś tam może w Ameryce Białystok jest dobrze, jest od ostatnie, bo jest gościna, a tutaj taka gościna, że wiesz, tu gościna za plecami cię Żydy. O, bo gadają, no, już nie same Żydy. Tak jak mówię, no, mózg jest strasznie plastyczny. Biologii na pewno nie przeskoczymy. Ja no, chociażby osoby transseksualne. No mówię ci, że trzeba było iść czołg. Jak się wchodzi, to jest tak gorąco. Co za gorąco? No niestety, jak się wchodzi, to jest... Zatykasz. Tak. Ja takie same uwielbię, no to nie znaczy. Jak się wchodzi, ale jest. O, już chował się.